Sportowa Solidarność na początku 1988 roku już była dość dobrze zorganizowana. Mieliśmy wydanych ponad 1200 legitymacji oficjalnie. Wśród pracowników one były rozprowadzane i pracownicy już nie bali się strajkować. Kiedy przyszedł maj w 1988 roku i zastrajkowała huta, Nowa Huta, potem Stocznia Gdańska, u nas tak się złożyło, że dyrekcja portu wypłaciła częściowe nagrody z zysku za poprzedni rok. Nie było klimatu do tego, żebyśmy tą załogę poderwali, no bo ludzie zawsze w pierwszej kolejności strajkowali o chleb. Natomiast w drugiej kolejności można powiedzieć o wolność i związkowe przywileje. Natomiast nie było klimatu do tego, żeby tą załogę poderwać, tym bardziej, że na bramach w tym czasie, kiedy w Stoczni Gdańskiej trwał strajk, ustawiono nam również milicję po cywilnemu i stali razem przy strażnikach, żeby ewentualnie kontrolować, czy ktoś z zewnątrz, przywódcy Solidarności, na teren portu nie wchodzą. I na terenie portu, na wszystkich bramach, były wyłożone nazwiska tych, których ewentualnie trzeba zatrzymać. I tak się złożyło, że Komisja Zakładowa Portu Gdańskiego wydała apel o podjęcie tego strajku solidarnościowego ze Stocznią Gdańską, z portem Gdynia, i nie udało nam się wtedy załogi poderwać. No i aresztowali wtedy między innymi mnie, Janka Hałasa, Płocharczyka, Poławskiego, każdego, kto przychodził do mnie do domu w tym czasie, tam był kocioł, zatrzymano. Zarzut: próba zorganizowania strajku w porcie gdańskim. To była normalny zarzut, który oni wiedzieli, że coś takiego w porcie gdańskim się szykuje. W związku z tym strajkiem, że nie doszedł do skutku, myśmy wtedy w dramatycznej sytuacji rozwiązali komisję zakładową, ponieważ uznaliśmy, że skoro załoga nie podjęła strajku, to komisja nie bardzo ma możliwość wpływania na postawę załogi. No, tak się złożyło, że zarówno ja, jak i Bogdan Lis byliśmy skazani. Bogdan na 3 miesiące, ja na 6 tygodni. Odsiedzieliśmy po 3 tygodnie w Braniewie. Wypuszczono nas ze względu na to, że strajki w Polsce ustały. No i taka była sędzia Lenarcik. Powiedział, że skoro nie ma strajków, to nas można wypuścić. Po wyjściu z więzienia mojego zorganizowali ponownie komisję zakładową, dokonaliśmy wyboru i zaczęliśmy już działać jawnie. Aczkolwiek wcześniej 3 kolegów też już się ujawniło i działało pod własnym nazwiskiem. Sytuacja robiła się coraz bardziej gorąca i doszła aż do sierpnia 1988 roku. 19 sierpnia sytuacja była gorąca w Hucie, w Nowej Hucie. No i ona, już ta sytuacja przenosiła się również na port. 19 w sobotę wrócił do portu przywrócony Janek Hałas i od razu próbowali zorganizować strajk w porcie północnym. Ten strajk trwał tylko do godziny 15. W sobotę oczywiście żadne zakłady inne nie pracują. Ja tam byłem jako już szef Solidarności z Przewiędą i tak dalej. Myśmy próbowali, Przewięda to jest oczywiście dyrektor portu, i nie udało się. Próbowano tam załogę złamać, w tym sensie, że wzywano ich do na indywidualne rozmowy i tak dalej. Zakończyliśmy ten strajk o godzinie 15. No i w niedzielę wielka była msza w kościele świętej Brygidy, przemawiał Lech Wałęsa i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zdecydowano, że podejmujemy strajk od poniedziałku, od 22. No i tutaj bym chciał oddać koledze Irkowi głos, który był tutaj na tym rejonie przewodniczącym komitetu strajkowego. Janek Hałas był na rejonie 4 u nas, port północny, był jeszcze rejon 2. Przez Poleski, którego nie ma, ale najbardziej kluczowe to były 2 rejony, rejon 1, rejon 4, które sparaliżowały pracę całego portu gdańskiego. I może tutaj Irena już by powiedział, bo to jest on tutaj za ten rejon odpowiada. Maj, oczywiście kolega Czesław po
spotkaniu ze mną w imieniu komisji jakby sugerował rozpoczęcie strajku majowego w solidarności ze stocznią i innymi zakładami. Ja, będąc, że tak powiem, w odwodzie ówczesnych podziemnych struktur Solidarności, sugerowałem i podpowiadałem, że majowy strajk w gdańskim porcie nie ma szans powodzenia, dlatego że, jak wcześniej kolega powiedział, pracownicy otrzymali dość spore uposażenia i z tych względów nie było absolutnie, że tak powiem, możliwości poderwania do skutecznego strajku. Majowy strajk miał być w kontekście poparcia solidarnościowego Stoczni Gdańskiej. Jednak zbyt było mało informacji i przede wszystkim to było takie spontaniczne, nie było to zorganizowane, było to szarpane i dlatego ludzie byli zdezorientowani. Nie? Tak naprawdę nie wiedziano, o co tutaj strajkować i w jakim kontekście strajkować. Nie? Ja byłem jednym z zwolenników zorganizowanej jednak akcji, szerszej akcji i w kontekście tego, na kanwie niepowodzenia w porcie gdańskim, mówię, strajku majowego, doszło później do spotkania, bodajże w drugiej połowie lipca, doszło do spotkania na zapleczu Świętej Brygidy, parafii Świętej Brygidy, doszło do spotkania wszystkich dużych zakładów, przedstawicieli zakładów Trójmiasta, czyli stoczni i portów. I tam uzgodniono, że jeżeli będzie taka możliwość, to należy podjąć bardziej skoordynowane działania, żeby uderzyć jednocześnie. I to, że tak powiem, funkcjonowało i przepływ informacji był dużo lepszy niż w strajkach majowych. 20 to było w Brygidzie. Tam właśnie, że tak powiem, stworzono klimat i zdecydowano, że najlepszym dniem będzie dzień 22 sierpnia, czyli w poniedziałek. Ja podjąłem się zadania, które wcześniej otrzymałem, że spróbujemy zatrzymać Port Gdański i rzeczywiście tak się stało. Tak się stało. Port Gdański 22 sierpnia w poniedziałek zatrzymał swoją pracę. Wcześniej oczywiście były pewne uzgodnienia, pewne rozmowy z poszczególnymi przedstawicielami, którzy funkcjonowali w komórkach. Mam tu na myśli bazę ówczesną sprzętu, przeładunek, dźwigowi. To były te główne grupy pracownicze, które mogły skutecznie zatrzymać pracę portu. Ci panowie, ci koledzy czekali na hasło. Oczywiście Solidarność w gdańskim porcie, jak kolega wspomniał, przez cały okres stanu wojennego był to żywy organizm. To funkcjonowało. Ludzie wiedzieli, że jeżeli władze Solidarności, podziemne władze Solidarności wezwą do skutecznej, zorganizowanej akcji w celu między innymi pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, bo pieniądze, które pracownicy otrzymali w maju, szybko się skończyły. Okazało się, że inflacja szybciej rośnie niż ewentualne wynagrodzenia i to było jakby jednym z motywów poderwania ludzi do strajku, ale w tle oczywiście był motyw, nazwijmy to, natury Solidarnościowej, no podłoże, nazwijmy to, troszeczkę polityczne. Chodziło tu o to, żeby zapoczątkowane zmiany, które były w okresie 80-81 roku, rozpocząć od nowa i doprowadzić jednak mimo wszystko do większej swobody i przynajmniej wprowadzić jakieś pierwsze formy demokracji w naszym kraju. I to też było, ta świadomość funkcjonowała mimo wszystko. Ludzie nie tylko strajkowali o pieniądze w tym czasie, ale również o zmianę, może nie ustrojów jeszcze, ale o zmianę zasad funkcjonowania naszego państwa. W tym ci ludzie, którzy podjęli strajk w 88 roku, byli to ludzie w większości, którzy brali udział w strajkach 80 roku. I oni mieli tego pełną świadomość, byli jakby kontynuatorami lat 80.
bo ponieważ czołowi działacze Solidarności z lat 80, z roku 80 byli poza portem. Tych wyrzucono, czy osadzono w więzieniach, wyrzucono z portu, ale portowa Solidarność miała, że tak powiem, trzy etapy organizacji w podziemiu. Nie? Była grupa na pierwszej linii, była na drugiej linii i była, że tak powiem, grupa trzecia, która była na pierwszej linii frontu. Jak to my nazywaliśmy w tamtym czasie. I ja byłem jednym z nich. Myśmy jako Podziemna Solidarność bardzo ściśle utrzymywali kontakt z załogą i wydawaliśmy portowca, ale również rozprowadzaliśmy w porcie gdańskim inne czasopisma, książki podziemne i nawet filmy wideo, które docierały do nas z wideo kontaktu. Także tak, ten kontakt z załogą był dość no, bliski, tym bardziej, że organizowaliśmy msze każdego roku na 13 grudnia czy 30 sierpnia. To była jednak święto załogi, gdzie w Kościele Morskim te msze się odbywały. I kościół chociażby franciszkanów, który był naszym kościołem, ksiądz biskup Gocłowski odprawiał nam msze, ksiądz Jankowski, inni księża. Także ta więź z kościołem była żywa. Nie tylko tutaj w jednym kościele, a również w innych kościołach. Taka była prawda. Tak kościół nas po cichu wzmacniał, bo tak to oczywiście trzeba to przyznać dzisiaj. Chociażby msze odprawialiśmy tutaj na tym rejonie w czasie sierpniowego strajku. Także to była, nie było to takiego, że nie mieliśmy takiej opieki duchowej, wzmacniania i tak dalej. A poza tym w czasie strajków sierpniowych przyjeżdżali do nas i lekarze, i również niektórzy profesorowie, którzy spotykali się z ludźmi, na ten temat rozmawiali. Także ta świadomość była o wiele większa w 88 roku niż no, na początku lat 80. w sierpniu. I to, że ludzie poczuli się już bardziej uświadomieni, że wiedzieli, czego chcą. Myśmy w odezwie właśnie na początku tego strajku napisali, że nam chodzi o rzeczywiste reformy, o zmianę ustroju. To powiedzieliśmy wyraźnie na początku tego strajku. Tak, no więc chciałbym tutaj uzupełnić i potwierdzić to, że to, co kolega Czesław mówi, to Mimo opinii na zewnątrz, czy informacji na zewnątrz, które w tamtym czasie propaganda podawała, Solidarność w porcie gdańskim była organizmem żywym. Tutaj były struktury, tak mówię, zakonspirowane, że to wszystko żyło. To nie tak, że ludzie, owszem, no strach jest zawsze, bo człowiek pracy, który ma na utrzymaniu rodzinę, ma dzieci, zawsze się będzie zastanawiał, czy nad taką decyzją i wcale nie ukrywam, że wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni, czy byli zwolennikami strajku. Jednak jak to walczy, jak to nieraz no, na froncie, są różne sytuacje, są różne rzeczy i mimo wszystko udało się mimo wszystko tych ludzi, że tak powiem, przekonać. Mało tego, w momentach krytycznych to wielu z tych ludzi mówiło: panowie, nie poddajemy się, trzymamy. I to było budujące. To nie jest tak, że strach był jakby głównym argumentem przeciwko temu, żeby strajk zorganizować. Nie. Właśnie ta świadomość, o której Czesław mówił wśród załogi, powodowała to, że warto taką walkę podjąć i to się po prostu uda. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze taką rzecz. Otóż nękała nas również i Służba Bezpieczeństwa, ale i ZOMO, które podjeżdżało pod bramy portu, niby, że się włamują. Bardzo ścisły kontakt na przykład dyrektora portu ze Służbą Bezpieczeństwa, z WOP-em, czy z Komitetem Wojewódzkim, czy nawet z ministerstwem. My nawet te rzeczy mamy nagrane, także że możemy je w każdej chwili odtworzyć i pokazać, jak ówczesna władza, ta represyjna spoza portu, współpracowała z dyrekcją, żeby ten strajk zgnieść. Także to była, a poza tym przywódców tego strajku wtedy, kiedy zidentyfikowano, wzywano, pan prokurator Medeński wzywał do siebie i chciał im udowodnić, że popełnili przestępstwo. 308 zidentyfikowanych portowców, którzy
których z nazwiska, imienia udowodniono, że tam są, zostały zwolnionych dyscyplinarnie. Rozwiązano 3 rejony portowe po to, żeby strajk zgnieść. A jeszcze jedną rzecz, którą powiem. Otóż z tego, co się dowiedziałem po zakończeniu strajku, kiedy u nas to trwało dłużej niż w stoczni, kiedy Wałęsa tu przyjechał i płakał w porcie północnym, żebyśmy zakończyli strajk, bo płakał. Na to, tak. I to mamy na to zdjęcia i dowody, i wśród pracowników to było widać. Panowie, ja was proszę, przestańcie, bo są takie rozmowy i tak dalej. Uwierzyliśmy, przestaliśmy, ale poszliśmy całą grupą z jednego i z drugiego rejonu, z trzeciego, przyszliśmy pod dyrekcję, ponieważ nie mieliśmy rozwiązanego problemu zwolnionych ludzi. I zawołaliśmy księdza biskupa Gocłowskiego, ówczesnego ordynariusza, on odprawiał mszę już z ludźmi, którzy wyszli ze stoczni. Poprosił, przysłał tutaj księdza biskupa Pawłowicza, który podjął rozmowy z dyrekcją w tej sprawie. Nic nie wskurał, myśmy stali przez 2 dni pod dyrekcją portu. Dopiero interwencja biskupa Gocłowskiego u Kiszczaka doprowadziła do tego, że te zwolnienia zostały anulowane. My mieliśmy tu swój problem o wiele głębszy niż to wynikało z takiego nastawienia, bo myśmy mieli 308 ludzi poza pracą i oni byli dyscyplinarnie zwolnieni. I dyrekcja zapowiadała, że będzie ewentualnie przyjmować, każdy musi napisać podanie na nowo i będzie przyjmować. Tak, takie były problemy. Natomiast ksiądz biskup doprowadził do tego, że ci ludzie zostali automatycznie, myśmy z Jankiem Hałasem podarli wszystkie te zwolnienia w kadrach. Także i tutaj myśmy poprosili na rozmowę jeszcze Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego jako doradców Solidarności i mediowali tu z dyrekcją. Także to nie było takie proste, że skończymy strajk i tak dalej, tak jak stoi. Tu u nas rozgrywał się dramat o wiele większy. Reperkusje były oczywiście i nie tylko po zakończeniu strajku, ale i w trakcie strajku, bo przy nabrzeżu, przy którym stoimy, tutaj próbowano, że tak powiem, robić, nazwijmy to językiem frontowym, małą dywersję w celu rozbicia strajku. Tutaj próbowano wysadzać bliżej nieokreślone grupy ludzi, które, że tak powiem, miały za zadanie rozbicie strajku. Nasze służby porządkowe były bardzo, bardzo czujne i były, że tak powiem, bardzo zdyscyplinowane. I każda próba kończyła się niepowodzeniem. Tutaj oczywiście nikt nie walczył, nikt kijami nie rzucał, nikt kilofami nie rzucał, ale skuteczna, że tak powiem, postawa i perswazja zniechęciła, że tak powiem, tych, którzy chcieli nam tutaj narobić, nazwijmy to ogólnie, bałaganu. Chociażby taki jeden z przykładów jest takim namacalnym dowodem do rozbicia, próby rozbicia strajku. Mówię tu o wypłacie dla pracowników. Próbowano tak to zorganizować, żeby wyprowadzić wszystkich strajkujących poza teren. Po pieniądze. Po wypłatę. Ja się szybko zorientowałem, na czym sztuka polega. Oczywiście interweniowałem u kierownika rejonu ówczesnego, pana Jackiewicza, i powiedziałem wyraźnie, nie? Jeżeli panowie zrobicie taki manewr, to liczcie się z tym, że w porcie gdańskim narobi się dużej awantury. No ale jakoś te argumenty nie przemawiały, bo oczywiście nie był to samodzielny kierownik, bo był pod presją nie tylko dyrekcji, ale służb bezpieczeństwa i tutaj jeszcze Straży Granicznej, bo to przecież wszystko było WOP. Ci panowie mnie tam wzywali na rozmowy, grozili różnymi konsekwencjami. Ja byłem dość odporny, bo po prostu znałem te metody działania i specjalnie aż tak się nie przejmowałem tym, co oni mówią. Natomiast lekceważyć oczywiście tego nie było można. I dzięki informacji, która przyszła właśnie z działu finansowego, żeśmy zastosowali tak zwany manewr operacyjny na zasadzie partyzanckiej. Oczywiście udając, że nic o niczym nie wiemy, wpuściliśmy samochody, które miały przywieźć pieniądze,
I w tym momencie żeśmy poprosili nasze służby, żeby skontrolować, jakie są listy do podpisu, jak to wszystko wygląda. Okazało się, że to jest wszystko fałszywką i my, nasze służby zablokowały te samochody. Ja oświadczyłem wyraźnie, że nikt się stąd nie ruszy, dopóki nie zostanie ta sprawa, że tak powiem, załatwiona tak, jak ma to być, tak jak żeśmy uzgodnili, a nie na zasadzie oszustwa. No to próbowano tutaj siłowo to rozwiązać, bo zarzucano nam, że my zaaresztowaliśmy konwój z ochroną, z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. Mówię, bardzo proszę, wprowadzajcie siły, my też mamy czym i ludzi, którzy będą bronić tego i będziemy walczyć. No i po godzinie przepychanek dostarczono wszystkie dokumenty, które były niezbędne do wypłaty ludziom pieniędzy i w tym momencie ludzie zrozumieli i poczuli, że jednak jeśli się chce i jest się zorganizowanym i wie się, o co walczy, to jest skuteczny sposób, jest szansa, że to się wszystko uda. Natomiast jeżeli chodzi o zakończenie strajku, o którym Czesław mówił, i wizytę Lecha Wałęsy, to ja muszę powiedzieć, że byłem ogromnie zdziwiony jako jeden z przywódców tutaj strajku na tym rejonie, że tak to się wszystko skończyło, bo ja oczywiście nie byłem wataszką, ani też nie byłem wojownikiem, który myślę, czy miał zamiar posłać ludzi w niepewne. Natomiast sposób zakończenia strajku mi się ogromnie nie podobał. I to było właśnie konsekwencją to, co później, o czym mówił Czesław. My musieliśmy później jeszcze przez niemal tydzień czasu walczyć o to, żeby ponad 300 ludzi mogło wrócić do pracy. Na zamkniętej w dyrekcji żeśmy się ogromnie przepychali. Tam szła dopiero rozegrała się cała walka skutków strajku, bo strajk się zakończył. My ludzi wyprowadziliśmy, poprosiliśmy, żeby następny dzień przyszli do pracy, ale z drugiej strony już port tych ludzi nie chciał. Więc tam się rozgrywała dopiero zasadnicza walka. I muszę powiedzieć z rozczarowaniem, że pan Lech Wałęsa, ówczesny przywódca Solidarności, nam wcale w tym nie pomógł. I my to żeśmy mu powiedzieli, on o tym wiedział, dlatego przez cały czas pan Wałęsa w stosunku do portowców i do portu miał i ma ogromny dystans, bo on wiedział, jaki błąd popełnił. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić bardzo ważną sprawę. Otóż po zakończeniu strajku ówczesny dyrektor portu został poproszony przez przewodniczącego Rady Państwa Jaruzelskiego i pan generał Jaruzelski podziękował mu za postawę w czasie sierpniowych strajków. Obiecał mu, że jest w układzie nomenklaturowym i nadal może być pewny, że mu się włos z głowy nie spadnie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia. Otóż 24 sierpnia miał przybyć do portu gdańskiego prom Bolette, który przywoził wówczas dary z Norwegii, około 2 milionów dolarów te dary kosztowało. Na tym promie Bolette było 360 Norwegów, był chór, był laureat Nagrody Nobla Argentyńczyk. I oni mieli tu złożyć wizytę, miała być msza tak ekumeniczna w kościele świętej Brigidy, chór miał wystąpić i ten tu mieli właśnie wyładować te dary na bazie promowej. No ale ze względu na strajki, jakie panowały w porcie gdańskim i w stoczni, należało nie wpuścić tego promu ze względu na akcję solidarnościową, bo nie wiadomo, jak się ci Norwedzy mogliby zachować, a tym bardziej, że przepływaliby tutaj, ewentualnie portowcy mogliby tutaj jakąś demonstrację zrobić i tak dalej, i tak dalej. Myśmy jako portowcy zadeklarowali, że pomożemy przy rozładowaniu tego promu. W tym dniu ksiądz biskup Pawłowicz, bodajże pani Stolcman, profesor Trzebiatowski czekali tutaj na to, żeby te dary przejąć i ewentualnie podziękować tej delegacji za tą okazaną pomoc. Niestety, ale rząd ówczesny z ministrem żeglugi ówczesnym i również prawdopodobnie w porozumieniu
z Kiszczakiem zablokowali ten prom i nawet wysłano tu stąd cztery holowniki, które w razie gdyby ten prom chciał wchodzić na siłę, miały go zepchnąć z toru wodnego. Także było to zagrożenie dość duże. Oczywiście kapitan tego promu nie zdecydował się na taki manewr. Prom popłynął do Świnoujścia i tam został rozładowany. Było to omawiane na konferencji prasowej nawet, bo sprawa była dość głośna, z Urbanem, no bo to ewenement, żeby wysyłać holowniki do tego, żeby zepchnąć z toru wodnego prom. To stanowiło zagrożenie dla tych pasażerów, mogło to spowodować katastrofę morską. Ale takie działania też były podejmowane ze względu na to, żeby utrudnić spotkanie strajkujących czy tych, którzy tu przybywają, zapoznać się z sytuacją na miejscu. No, propaganda Urbana wtedy była... Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać. Otóż jak ten prom odpłynął, to sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w rozmowie z dyrektorem Przywiędą powiedział, wygraliśmy drugą bitwę pod Oliwą. Także tak to zostało określone. I stąd nasza książeczka, którą wydaliśmy o tym strajku, nosi nazwę Druga bitwa pod Oliwą. Ówczesna propaganda Urbana jednoznacznie była skierowana i w ślad za nią wszystkie działania były skierowane na rozbicie rodzącego się w tym czasie tego ruchu wolnościowego. No więc próbowano wykorzystać właśnie tą sytuację, że nie podchodźcie, uwaga, nie wchodźcie do portu, bo tutaj jakieś oszołomy strajkują i mogą wam zrobić ogromną krzywdę. Tak to ogólnie rzecz biorąc można było nazwać i tak to wyglądało, natomiast tutaj się nikt nie przejmował, bo jak mówię, my byliśmy zaprawieni już w tych bojach, bo jak wspomniałem wcześniej, zdecydowana większość tych ludzi brała udział w strajku 80 roku, również wśród nich ja. Także my się specjalnie tym żeśmy nie przejmowali, aczkolwiek oczywiście nie mieliśmy żadnego przełożenia na decyzję, czy ten prom powinien, czy miał wpłynąć, czy też nie. Jeżeli prom przyjdzie, dobije do nabrzeża, to niezależnie od sytuacji prom zostanie obsłużony i to bardzo szybko i sprawnie. Także tutaj problemu nie było. Właśnie dlatego to próbowano i wykorzystano to, żeby nas tutaj zdyskredytować, ale w sumie to i tak się tam niewiele udało. I to... Ja bym jeszcze jeden element chciał podkreślić. Otóż trzeba pamiętać, że 88 rok to jest dopiero rok po pielgrzymce papieża na Zaspie. No więc właśnie. To ludzie pamiętali. No przecież tyle tam było nas, nie? Także to jest dodatkowa jakby podbudowa duchowa do tego strajku. Społeczeństwo było też wymęczone przez ten stan wojenny i wielu ludzi już uważało, że komuna zwyciężyła do końca. Gdyby poprawiły się warunki ekonomiczne w Polsce, być może, żeby to było inaczej dobre. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że niektóre zachodnie związki zawodowe już uznawały OPZZ i próbowały nawiązywać kontakty. Myśmy blokowali na przykład porozumienie, przyjazd delegacji norweskiej, żeby tu nie przyjechali i nie składali wizyty. W Wałęsie napisaliśmy list po to, żeby on zaprosił szefa związków zawodowych norweskich, żeby z nim rozmawiał. On miał przyjechać rozmawiać tylko z OPZZ-em. I wówczas nie doszło do tej wizyty norweskich związków zawodowych. Także działaliśmy i na takich frontach również. Ja myślę, że sama władza pękała od środka, że tam następowała duża polaryzacja poglądów, bo byli zwolennicy zdecydowanego ataku na Solidarność, ale byli zwolennicy, którzy się chcieli dogadać. I ta właśnie sytuacja ekonomiczna spowodowała, że byli tacy, którzy byli chętni do... A sytuacja w Moskwie też nie była znowu sprzyjająca dla samej władzy komunistycznej w Polsce. Oni widzieli, że przyszedł Gorbaczow, że to jest inna już ekipa, że ta pierestrojka, która się jakby rozlewała i na Polskę, jego wizyta w Polsce też powodowała, że ta władza komunistyczna już nie była taka twarda u nas, jak była. Oczywiście w 88 roku to nie była taka masówka jak w roku 80, bo ona być nie mogła z wielu przyczyn, o których Czesław wspominał. Jakoś tak się składało, że port gdański
był i jest nadal pomijany, jeśli chodzi o rolę i znaczenie w strajkach zarówno 80 roku, jak i w strajkach 88 roku, nie? Ale gdański port był, że tak powiem, pierwszym w odwodzie Stoczni Gdańskiej i gdyby nie port gdański, to prawdopodobnie Stocznia Gdańska i strajki w Stoczni Gdańskiej i wszystko to, co się działo z ruchem strajkowym i odnowy, no byłoby dużo słabsze i prawdopodobnie powodzenie podpisania 21 postulatów nie byłoby takie proste. Ja wiem, że to później była masowa, ale to tutaj był odwód, pierwsza, że tak powiem, linia, jak to się w armii mówi, która, gdzie się tutaj ważyły i decydowały losy, bo stocznia była jakby bardziej zamkniętym zakładem, port był otwartym na świat. Nie? Tu stało, tu na nabrzeżach stało pełno statków. My mieliśmy, mówię o 80 roku już, nie? My mieliśmy komunikację z całym światem poprzez krótkofalowy, poprzez radiostacje statkowe. Świat wiedział, co tu się dzieje, nie? I również to samo było w 88 roku. Tu na nabrzeżu stał statek, który również zgodził się, że w razie, gdyby nas zaatakowano, a takie pogłoski były i takie przygotowania były, gdyby nas zaatakowano z wody, to my na tym statku mieliśmy, że tak powiem, uzgodnione, że tam się wszyscy schronimy i sobie wypłyniemy, a tam nie mogli specjalnie wejść. I również ten statek, już nie pamiętam, jaki to był Bandery, ale on również w świat wysyłał informacje, co tu się dzieje. I dlatego bardziej się bano portu niż to, co się dzieje w stoczni. Chociaż tam była cała, że tak powiem, cały sztab i my to szanujemy, my o tym wiemy. Natomiast też chcielibyśmy publicznie powiedzieć, że port był jednym z bardzo ważnych ogniw, które doprowadziły po pierwsze w 80 roku do porozumień, a w 88 roku to już miał dużo większe znaczenie na wpływ i przemiany, które nastąpiły rok później. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, o której się mało mówi. Otóż jeżeli się przejrzy dokumenty znalazł w biurze politycznym, to do portu gdańskiego przywiązywało się ogromną wagę. Dlaczego? Dlatego, że statki, które płynęły do portu, bądź ładowały ładunki, one miały o wiele większą wagę materialną, propagandową i tak dalej. Port stoi. W związku z tym następuje ogromne zakłócenie na rynkach międzynarodowych, żeglugowych. A poza tym wszystkie transporty węgla chociażby do portu, do portu północnego, stoją na trasie. Mieliśmy taką sytuację w 81 roku w grudniu, kiedy cała magistrala węglowa była zatkana węglarkami. Nie było komu rozładowywać węgla. Proszę zwrócić uwagę, to są ogromne straty. I pierwszą wizytę, którą złożył Kiszczak na Wybrzeżu, to była wizyta po wprowadzeniu stanu wojennego w porcie gdańskim, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Jeżeli się oddało statek później, miesiąc, dwa, pięć, to ewentualnie się zapłaciło kary. Propagandowo oczywiście stocznia była symbolem, ale ekonomiczne i polityczne, gospodarcze skutki w ruchu żeglugowym były ogromne z tego względu, że porty stały. I a port jeszcze gdański szczególnie, który miał ogromne znaczenie na dostarczenie chociażby węgla do Helsinek, do elektrociepłowni. Lech Wałęsa był przywódcą. Myśmy tego nie kwestionowali. Myśmy zawsze jego rolę podkreślali, tego znaczenia, że my zawsze jesteśmy solidarni ze stoczniowcami, bo tak było od początku. Port gdański w 1946 roku pierwszy zastrajkował, jeżeli chodzi o Wybrzeże. Tutaj były przecież chociażby sprawy z łubekami, czy zabicie niektórych łubeków. Także to port gdański miał swoją historię osobną. Nie mówiąc już o 70 roku, który dobrze też pamiętam i w którym w wydarzeniach również brałem udział. No to przecież port gdański też wyszedł całą swoją masą
przeszedł przez całe nabrzeża, przeszedł przez dzielnicę, łącznie przy Operze Bałtyckiej i poszedł, żeśmy zgromadzili po trasie kilka tysięcy ludzi. Także to też z Nowego Portu. I to też miało swoje znaczenie, ale jeszcze chciałbym panom powiedzieć taką rzecz. Oczywiście bano się portu i tego, co się w porcie dzieje, chociażby z prostej przyczyny. Teraz już można oczywiście o tym mówić. W tamtym czasie nie było wolno tego mówić, ale w porcie przeładowywano broń. Były pełne skrzynie kałaszników, nie? Ludzie o tym wiedzieli, bo chociażby zdarzenie, które miało miejsce na placu tutaj, no jeden z operatorów zahaczył przez przypadek o skrzynię. Skrzynia się rozerwała, wysypała się cały stos kałaszników, nie? W jednej skrzyni były karabiny, w drugiej amunicja. Oni o tym wiedzieli, ta świadomość tu funkcjonowała i co by się stało, gdyby ktoś, że tak powiem, zechciał z tego skorzystać. No przecież mogłoby być tutaj bardzo niebezpiecznie. My żeśmy również o tym wiedzieli, ja jako przywódca tych strajkujących mówiłem, ludzie kochani, tylko nie to, bo to jest bardzo niebezpieczne. Poza tym trzeba jeszcze brać pod uwagę to, że myśmy tutaj mieli Wojska Ochrony Pogranicza. Na każdym jednym rejonie, oprócz przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa, który nadzorował każdy z rejonów, był przydzielony do każdego rejonu oficer WOP-u. Oprócz wezwań, które przychodziły codziennie tutaj na rejon, to po zakończeniu oczywiście wezwano nas do prokuratury, no już nie mogliśmy odmówić tego wezwania, no bo wiadomo, jakby się to mogło skończyć, ale takie wezwania po kolei żeśmy otrzymywali, ja również je otrzymałem, byłem przesłuchiwany oczywiście przez prokuraturę rejonową w Gdańsku. Mnie zaskoczył jeden taki szczegół, który pan prokurator, nie chcę wymieniać nazwiska, bo w tej chwili jeszcze chłopisko żyje i funkcjonuje jeszcze w organach prokuratury, więc nie chciałbym tego nazwiska wymieniać, ale użył takiego sformułowania. Mówi, co was takiego jest, że wy tak obstajecie za tą zmianą ustroju? Przecież coś takiego złego się dzieje, nie? No mówię, panie prokuratorze, wie pan, no, pan widocznie ma inną szkołę, ja mam też inną szkołę, no więc żyjemy chyba w dwóch odmiennych krajach. Jeżeli pan tak uważa, no to ja się nie dziwię, że pan zadaje takie pytania, czy się dziwi w ten sposób, nie? No i to taki przerywnik, ale oczywiście konsekwencje były nas. Ja zostałem skazany na 1,5 roku więzienia, oczywiście prokuratura proponowała, to zostało później wszystko umorzenie, ale groziło nam 1,5 roku więzienia i kilkaset tysięcy złotych grzywny za zorganizowanie strajku. Takie konsekwencje były. Później po tych zmianach, przemianach oczywiście już ta odwilż następowała. I w konsekwencji to zostało umorzone. Też mecenas Taylor mnie osobiście bronił. Ja osobiście uniknąłem tejże kary, ale rzeczywiście nie było to tak różowo. Takie represje były. One oczywiście skutkowały różnymi, że tak powiem, odczuciami, bo to przecież nie tylko ja o tym wiedziałem, ale wiedzieli również inni, wiedziała rodzina. To nie było tak, że od tam dla kurażu, dla fantazji sobie ktoś zastrajkował, no dobrze, poklask tego, brawo. To nie tak jest. Wewnątrz, w człowieku to tkwi, siedzi. Otóż, proszę Państwa, jeżeli bym jeszcze chciał jedno zdanie dodać na takie, bo dzisiaj się mówi, jakie to sądy, prokuratury są niezawisłe i tak dalej, i tak dalej. Otóż w tym budynku, to na Waszym zapleczu, w 1978 roku odbyło się takie zebranie. Zebrano z wszystkich brygadzistów z tego rejonu, a tak się zdarzyło, że tu dopuszczono się kradzieży. Okradziono jakieś baltonowskie towary i tych ludzi, kolejarzy między innymi, złapano i przyjechał tu prokurator właśnie.
i mówi, jakie nam to grożą kary, jeżeli my tu nie będziemy dopuszczać się takich kradzieży i tak dalej, i tak dalej. No i akurat tak się złożyło, że przeczytałem w Polityce artykuł Przelepność pana Szczesiaka, Edmunda Szczesiaka. Nie wiem, jakim cudem mu to opublikowano, ale opisał dokładnie, jak sekretarz partii z Sopotu i komendant wojewódzki Andrzejewski dostali mieszkanie na dzisiejszej ulicy Sikorskiego. No i ja panu prokuratorowi mówię, proszę pana, ale ma pan tu taką doskonałą okazję, żeby się popisać. Jak to się stało, że pan się tamtymi sprawami nie zajmuje, a nas tu pan straszy? Jeszcze niczego nie popełniliśmy, a pan nas już tutaj straszy więzieniem. Pan Medeński, ówczesny prokurator, po zakończeniu tej narady, a kto to jest, dlaczego oni takie rzeczy? To znaczy, nie byliśmy tacy głupi. Umieliśmy odróżnić prawdę od kłamstwa i zastraszania również przez prokuratorów, bo jeżeli przyjeżdżało się tu i pokazywało, że my tu was pilnujemy, no to... Jeśli chodzi o służby, że tak powiem, ZOMO, czy oddziały ZOMO, to oczywiście w różny sposób tutaj demonstrowali nam przed bramami, przed płotem, ale my się tym żeśmy nie przejmowali, bo oni mieli za zadanie prowadzić prewencję. Ja z dowódcą tejże grupy rozmawiałem. Rzeczywiście tutaj przyszedł tak i mnie poprosił o rozmowę. Ja z dowódcą tej grupy rozmawiałem i on powiedział wyraźnie, teraz mogę to powiedzieć zupełnie otwarcie i szczerze, chociaż nawet nazwiska jego nie znam, więc chłopu nie zaszkodzę, jeśli jeszcze gdzieś tam funkcjonuje. Powiedział wyraźnie, ja najchętniej też bym pojechał do domu, ja też mam rodzinę, wiem o co biega, ale jestem gdzie jestem, w razie rozkazu ataku na was, proszę was, nie bijcie się z nami, krzywdy wam nie zrobimy. Nie? No więc uzgodniliśmy w ten sposób, że mówię, jeżeli rzeczywiście dostaniecie rozkaz ataku, żeby nas spacyfikować, to ja z komitetem strajkowym wyjdę do was, zabierzecie nas, a ludzi puścicie wolno. I tak żeśmy, czy by to doszło do skutku, nie wiem, ale w każdym razie tak żeśmy rozmawiali. No. W tym czasie byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej Portu Gdańskiego. Od lipca, jak wyszedłem z więzienia... Ja byłem jednym z członków Komisji Zakładowej, Leszka Ireneusz, a w 1988 roku byłem szefem Komitetu Strajkowego tutaj na Wodzu.